Pamiętajcie, kochani widzowie, każdy odcinek należy rozpocząć od solidnego łyka. Polecam. To nie tak, że ja za każdym razem chcę odcinek rozpoczynać od picia czegokolwiek, tylko po prostu, wiecie, jak się dużo mówi, to schnie gardło, więc trzeba nawadniać co jakiś czas. Więc przed odcinkiem, jak się napiję, to zazwyczaj mi na odcinek cały starczy. Ale to nieważne, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj mamy odcinek pozafabularny. W dzisiejszym odcinku odkryjemy zakazane bronie w Minecraft, z tego powodu, że normalnie ich nie ma, a uważam, że powinny być. Uważam, że takie bronie powinny być, fajnie by urozmaiciły Minecrafta, no ale są takie bronie na modyfikacjach, więc jeżeli podobają wam się takie odcinki i chcielibyście więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja oczywiście postaram się dla was nagrać, no bo dlaczego nie? Można takie rzeczy oczywiście nagrywać. Ja nie przedłużam, poproszę was tylko o to, żebyście zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco i lecimy z odcinkiem. No i widzicie, dzisiaj tradycyjnie nie rozpocząłem pod moim domkiem, z tego powodu, że jesteśmy na odległym terenie, ponieważ tu totalnie nic nie ma dookoła. Jest tylko to, ponieważ tutaj na nas czekają trzy rzeczy, które mam na dzisiejszy odcinek przygotowane. Trzy rzeczy, które myślę, że powinny być w Minecrafcie. Uważam, że powinny być w Minecrafcie, bo gdyby były, to Minecraft byłby o wiele lepszy. Tak uważam, że były po prostu, byłyby fajne rzeczy, które urozmaiciłyby go tak totalnie, że po prostu byśmy byli mega zadowoleni, byśmy grali w niego od rana do wieczora, byśmy grali cały czas. Nieważne, w każdym razie słuchajcie, mamy dzisiaj przygotowane trzy rzeczy. Są to, w sumie jest to jedna broń, druga to jest różdżka, a trzecia to jest kask, nie wiem, nazwijmy to kaskiem. Zresztą zobaczycie, kask zostawiam na końcu, bo albo nie. Kask zacznijmy od początku, to normalnie się idzie od lewej do prawej. Pójdźmy od prawej do lewej, bo kask możemy mieć przez cały czas, więc uwaga. To jest nasz kask. Tylko pomyślicie, ej Filip, dlaczego? Przecież to są po prostu mięsa świni. Otóż, to się mylicie widzowie, ponieważ wystarczy je ułożyć w ten sam sposób w ekwipunku i pojawia nam się książka, którą jak weźmiemy... Mamy kask. Mamy kask i to świni. Więc uwaga. No przecież to jest cudne, gdyby coś takiego było w Minecrafcie na co dzień, to ja bym w tym chodził, przysięgam, chodziłbym w tym w Minecrafcie. Jeszcze co jest najlepsze, to to, że słuchajcie, nie wiem czy to będzie słychać, mam nadzieję, że tak, ale jak się chodzi, to chrumka. To jest coś pięknego. No nieważne, w każdym razie, no to jest totalnie krótka rzecz. Totalnie krótka rzecz, tutaj za bardzo nie mam wam co pokazywać. Jedyne co, to moglibyśmy chodzić za kimś w Minecrafcie i go trollować, że ktoś chrumka. Ale jak te świnie tu nadawają, chrum, 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 chrum i tak dalej, dobra, jakby to jest pierwsza rzecz, ona nie jest zbyt długa, ona, bo nawet jest krótka, bo w sumie to jest tyle w tym zastosowaniu. Aczkolwiek, jak tak myślę o tym, to można byłoby to trollować też kogoś, na przykład zamienić się w świnie. Nie wiem, fajnie by było, jakby się dało zamienić w świnie, nie wiem, czy się da Ej, co jest? Ej, co jest? Nie mogę tego założyć. A nie mogę, dobra, nieważne. Nie mogłem tego normalnie tak założyć, ale czy jest jakiś przycisk, który sprawia, że stanę się świnią? Chyba nie. Klikam wszystko, klikam wszystko. O kurczę, a nie, to nie to. Tu klikam wszystko, liczę na to, że ta... Dobra, nie da się. Nie da się zostać świnią, do tego by trzeba było mieć inną modyfikację, ale... Ale jesteśmy świnią, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Znaczy, nie jestem świnią, widzowie, to też nie tak, ale nieważne. W każdym razie odłożę tego, proszę, bo on tak... Albo dobra, będę go miał, ale on strasznie chrumka. W każdym razie, drugi przedmiot w dzisiejszym odcinku to jest różdżka, którą możemy przenosić innych. Co oznacza, że będziemy mieli totalną władzę. Stawiamy to w ten sam sposób, jak było w skrzynce. Znowu mamy tutaj książeczkę i mamy różdżkę. To jest totalnie posrana różdżka, totalnie. Mam nadzieję, że tu gdzieś się zrespią jakieś moby czy coś, żebym mógł wam to zaprezentować, bo potrzebuję do tego jakichś żywych organizmów. Czy jest tu coś żywego poza tą rybą? Chyba nie, no to rybka da... O! Dawajcie, klikamy tu i patrzcie, mamy rybę na tym. Ona normalnie tutaj gdzieś... Wyciągamy ją z wody, wyciągamy ją... O nie, 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 nie giń. Puszczamy ją, no i ona sobie jest teraz tutaj, ale możemy ją zabrać znowu. Czy ja mogę nim... Zdechła mi. Zdechła mi ryba. No nie, najgorzej, najgorzej, ale dobra, rybę będziemy potrzebować do następnego też przedmiotu, ale ja bym tu jeszcze chciał jakiś, ja bym chciał się z jakimiś mobami pobić, proszę, mogę tu dostać jakieś moby, proszę, bo jest noc, ej, nawet powinny się respić moby, nie wiem dlaczego tutaj ich nie ma w ogóle, to mi się totalnie nie podoba, uważam, że powinny tutaj być, bo przecież jest noc, no są jakieś ośmiornice, ale to nie, dobra, kurczak, normalnie bierzemy kurczaka, czy ja mogę tobą rzucić gdzieś? Nie mogę, na E nie, na Q? O kurczę, wyrzuciłem tą broń. To nie tak miało wyglądać. Gdzie jest ta kura? O nie, zginęła! Zginęła mi kura! Dobra, jeszcze raz. I uwaga. Czy ja mogę jakoś ją wyrzucić? Czekajcie. Scroll.
Nie. Lewy przycisk. O nie, to ją uderzyłem. Czy jakiś, nie wiem, R? O, zmieniłem rękę tej jakby różdżki, ale nie mogę rzucić tym. Nie, ale jak puszczę, no to po prostu spada. Nie podoba mi się to. Ej, no to powinno się też rzucić tymi kurczakami. A tak to mogę je brać i tylko pod ziemią zabijać. To jest przerażające. Totalnie powalona różdżka. Dobra, czekaj, idziemy z tobą do wody. Rzucam cię na pożarcie tym ośmiornicą tam. Albo tu są ryby, które się zjedzą. O, uwaga, zapraszam. Uwaga, pożywienie. Zapraszam, proszę jeść. Proszę jeść. Czemu te ryby nie jedzą jej? No dobra, nieważne. W każdym razie, tutaj też ta różdżka wydaje taki dźwięk dziwny. Czekajcie. O, słyszycie? Ciekawie to brzmi, nie wiem w ogóle o co tu chodzi, ale różdżka wygląda, no prezentuje się świetnie. I moim zdaniem się prezentuje świetnie, ten płomień naprawdę wygląda zacnie. No i chyba mamy załatwiony ten przedmiot, bo no ja tu nic więcej z nim nie zrobię. No ostatni przedmiot jest najciekawszy. Najciekawszy, można z nim zrobić najwięcej, więc to będzie... O kurczę, dobra, żartowałem. Jednak bierzemy creepera, bo on nie wybuchnie. Okej, nie wybucha. Czy się zatrzymamy, też nie wybucha, dobra. Dobra. O! I teraz chcę, żeby szkielet zabił tego creepera. Okej, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ja z tego co wiem, to dostaniemy ten. Chyba dostaniemy głowę creepera, jak go szkielet zabije, tak słyszałem, że to tak działa. O nie! Pająk atakuje! Pająk atakuje! Nie, dlaczego? No i ja jestem... O kurcze! Nie, proszę, zostawcie mnie, proszę. Proszę. Ja muszę zrobić... Taką akcję muszę tu zrobić. Czekajcie, odsuwamy się na moment dalej. I spawn point. Dobra. Zostaw mnie, bo zginę zaraz. Zostaw mnie. O nie, za dużo tych jest. Dobra, bierzemy tego tutaj. Kurczę. O, on wybuchł, bo zaczął się... Co jest? Nie. Dobra, chodź tutaj. Będziesz moją tarczą obronną. Nie no, nic, o nie, nie obroni mnie, o nie, zgin! Ja widzę pająków, przecież to jest nie do zwalczenia. Dobra, robimy, kraftujemy ostatni przedmiot i teraz będziemy ich totalnie masakrować. Totalna masakracja, uwaga widzowie, patrzcie to. Bierzemy tu, tak, o nie. A! Dobra, udało nam się, mamy totalną broń. To jest totalna detronizacja w tym momencie. Teraz wygrywamy wszystko, uwaga. Pum! Nie ma! Rybami strzelamy normalnie! Jestem cios ryba... Przecież oni totalnie znikają, nie ma ich po prostu, uwaga! Pum! O, nie trafiłem, dobra, uwaga, pum! To nie dolatuje do nich? Jo! Pum, totalna detronizacja, łap to! O kurczę, mnie też to zabija. Ile ryb! A one zdychają bardzo szybko. A jak do wody puszczę, to one żyją? Czy też zdychają? Ała! Co jest? Nie! Zostaw mnie! Dlaczego on nie ginie? Gin! Co jest? Zepsuła mi się broń! Nie dostaję obrażeń już ten pająk! O, teraz wybuchło. Nie wiem o co chodzi totalnie, ale mamy pół serduszka, to mi się totalnie nie podoba. Potrzebujemy jakieś jedzenie. Ja tu zginę, tu miałem jakieś... Chodź tu. Eho! Przepraszam! O, dziękuję widzowie oczywiście za całe na zdrowie. O, tu mamy mój hełm, mamy tą różdżkę. Dobra, zostały te nasze itemy, bardzo dobrze. Zjedzmy sobie coś, bo jest to totalna lipa, jeśli chodzi o jedzenie tutaj ze mną w tym momencie. Dobra, uwaga, bierzemy. Czy ja mogę zrobić... Ej, czekajcie. Robimy tak. Ja go dalej trzymam. I uwaga. To nie tak miało wyglądać, widzowie. Ja go dalej trzymam. Puść go. Nie mogę go puścić. Ej, co jest? Zepsułem tego Minecrafta, nie mogę tego puścić, mam dalej ten taki, to coś co podnosi. Dobra, o teraz mogę to wyłączyć, dobra. Bierzemy ten hełm i dobra, i zakładamy całą. Nie mogę tego założyć w ten sposób, to musimy to zrobić tak. I teraz bierzemy różdżkę w tą łapę. I tak. Nie mogę dwóch naraz? Dobra, dawaj tutaj, walimy cię normalnie. I on to przeżył. Dobra, już jest po nim. Tam są dalej moby, dobra. Atakujemy ich. Ja nie pozwolę tutaj na jakieś takie mnie traktowanie. Dobra, tu, dawaj, kolejny. Jezu, ile tych ryb. A teraz ja jestem ciekaw, w jakim tempie jesteśmy w stanie jakby wbić się pod ziemię razem z tym
znaczy kopiąc tak pod siebie jakby, wiecie, żeby... żebym zginął bardzo szybko. O kurczę. No co jest? Czemu ty nie giniesz? Dobra. Uwaga, sprawdzamy to. Uwaga, przełączamy się na game modzik i lecimy jak najbardziej w dół. O kurde. Czekajcie, robimy tak. Ej, tu się nie wkopuje bardziej. Co jest? Dobra, robimy tak. O, wkopujemy się, dobra. Lecimy coraz niżej, lecimy coraz niżej. Lecimy do samego końca, do samego końca. No dlaczego? Słabe są wybuchy. Ej, co jest? Ta woda musi chyba opaść, bo ta woda cały ten... Co jest? I te ryby muszą ginąć też bardzo szybko. Dobra, uwaga, tu schodzimy niżej. O nie, widzowie, będziemy to robić przez całe wieki. Przecież to się, nie doczekam się. Nie, no przecież my jesteśmy dopiero tutaj, no to jest nie do zrobienia. Nie ma takiej możliwości, dobra. Normalnie bierzemy tego pająka tu. Chodź tu. Ej, nie mogę, jak jestem. Dobra, tu mamy tak. Wow. Ej, on żyje dalej. No gin. Dobra, a teraz... Dobra, uwaga. Biegnę pod siebie i strzelam, uwaga. Pum, pum, pum. Co jest? Co jest grane? Co jest grane? Totalna rozwałka tej mapy. Rozwalamy wszystko. Dobra, mnie to nie interesuje. Normalnie. Jo, pierdziele, ile ryb. Jak ciosy daje. Te potężne. Dobra, przecież to jest coś niesamowitego. Dobra, widzowie. To by było na tyle w tym odcinku. Totalny rozpisk, jeśli chodzi o... O kurczę, ja tutaj dalej mam jakby odpaloną tą... Dobra. Totalny rozpisk, jeśli chodzi o tą... Mamy dwie w ręce, co jest grane. Totalny rozpisk, jeśli chodzi o te bronie. Jeżeli wam się odcinek spodobał i chcecie kolejne takie odcinki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro i na razie, pa, pa.